Witajcie, to jest KKF. Chciałem wam powiedzieć, że będzie najbardziej wzruszający odcinek ze wszystkich, ponieważ po raz pierwszy wylądujemy w sklepie spożywczym w dziale z małymi ośmiorniczkami. A żartowałem, witajcie, jestem z KKF, a to jest Octodad, czyli tato ośmiornica i czas wytrzeć łzy. Idziemy rozprawić się z małymi ośmiorniczkami, które zostały zapuszkowane, także pokażę wam puszkę, jakie się nauczyłem, patrzcie. Bardzo śmieszne. Dobra, chodźmy dalej. Musimy znaleźć wymarzony cel, którym są małe ośmiorniczki. Wow, pracownik! Pracownik! Musimy go wyminąć. I co my tu mamy? Ketchup po lewej, świetnie. Często to się zdarza w sklepach spożywczych. Wow. To jest jakiś super supermarket. Może weźmiemy wózek, co wy na to? I musimy znaleźć jednak zamrożoną pizzę. Także udajmy się w kierunku lodówek. Delikatnie pchając przed nami wózek. O, moja żona, jak ona miała. Grażyna? Chyba tak, często zmienia z żony. Widzicie, język plączy. Musimy płatki znaleźć. Gdzie są, kochanie, płatki? Czy to nie są płatki? Czy to jest. PewDiePie? Ha? Oj, przepraszam. Serio? To są płatki. Cereal to płatki. Bam. I teraz delikatnie łapką do góry. Wow. I co? Do wózeczka chcesz? A może ja stąd mam wyjąć? Podejdziemy kawałeczek. Sorry, kochanie, nie przejmuj się. Taki jestem dzisiaj po prostu. Boże, przepraszam! Trochę nieogarnięty. Give that back, thief! What the fuck? Czy ja jej właśnie... Czekajcie. Tu jest pewna intryga. Ja chyba muszę jej ukraść z wózka. Czy w ogóle jest moja żona? Muszę swojej własnej żonie ukraść z wózka płatki? To przecież jakieś... Głupie. A patrzcie, ona teraz... A już miałem taki dobry plan. Dobra, jeszcze raz. A, bo to są ostatnie płatki w całym sklepie. I my musimy je dorwać. I teraz tak wykminiłem, że ta pani... Raz na jakiś czas odwraca się tyłem. I w momencie... Oj, przepraszam. W momencie, kiedy ona się odwróci teraz tyłem... A może ja cały wózek ukradnę? Czekajcie. Staniemy sobie tutaj. Ona na mnie patrzy. Co robisz tutaj przy moim wózku? Odsuniemy się kawałeczek. No kurczę, nie mogę płatków ukraść. No co za... Kobieta. Ej, ona teraz mnie nie widzi. Tylko szkoda, że moja ręka tam nie sięga. O! O! No. Dziewczyno! Ostatnie płatki! Muszę je mieć! Cały wózek biorę, jolo! O! I co ty na to? Zatkał kakao? No won! Moje płatki! Nikt ich nie będzie brał! Czekajcie... Odsunę się kawałeczek... I nara! Kurczę! Nigdy tych płatków nie ukradnę. What are you doing? No won! Przecież i tak nie będziesz miała tych płatków. Dzieci nie masz. To nie jest moja żona. To jest coś strasznego. Wow! Czyżby miał sposób? Ona teraz odejdzie. A ja mam płatki. Które wypadły. Ja! Udało się! Ja! Yeah! Ale patent wykminiłem. Spoduwa, kobieto! Dobra, teraz po to, po co przyszliśmy, czyli zamrożona pizza. Ten pan właśnie powiedział, że wszystkie drzwi są zamarznięte,
oprócz jednych. Tych drzwi tutaj jest, nie wiem, z 20. My musimy je znaleźć. Genialne, dobra, zacznijmy od tyłu, bo coś czuję, że... Sorki. O! O! O mój Boże, czy ja muszę tym całym czymś przejść? Nie, błagam, nie każcie mi tam chodzić. O! Co? Czy ja naprawdę muszę tędy przejść? Do samego końca? Czy to się jakoś otwiera? To jest jakiś koszmar, zobaczcie, zobaczcie jak on się wspina. Wow. Ktoś mi mówił, że ta gra będzie trudniejsza. Miał rację. Ale ośmiornice są bardzo takie gibkie i zobaczcie. Serio? Co tu się dzieje w tej grze? I uwaga, oto mrożona pizza. Bam. Dziękuję. Co jeszcze będziemy się kupić, małe ośmiorniczki? Na to czekam. Minecraft! Piękne. Chocolate Mintcraft. Genialne, to są czekoladki. A czekajcie, jeszcze ten creeper. Co to jest za creeper? Sobie go tutaj... No, chodź o tatusia. Nie ty. O. Nie! Nie! Wybuchnie? Okej, prawie mi mój creeper wybuch. Ja oczywiście miałem rację i tu jest jeszcze samolot. I coś czuję, że musimy się wspiąć tam na górę. Żeby było śmieszniej. Takie mam tutaj dzisiaj przeczucie. Chyba, żebym tam od dołu wszedł jakoś. Wow. Zaczyna się robić... interesująco. Dobra, nóżka do góry, hop. Nóżka do góry, hop. Hop. I do góry, pac! Bam! Cudownie mi się idzie, czuję takie, takie flow, że mi wszystko wychodzi. Czy to nie piękne? Dobra, schodzimy, a może... albo dobra. Chocolate Milk, gdzie może być Chocolate Milk? Chyba jest taki vloger, Chocolate Milk, czy coś takiego. To go znajdziemy zaraz. Może tu! Dzień dobry, to są owoce. Destroy! Destroy! A. Hear that? Abazor action figures are back in stock by popular demand. Co my tu mamy i jak się tam wchodzi? O, widzę dźwignię. Teraz sobie zamachniemy nóżką. Siup! Siup! Na górę! Siup! O! I oto, oto jestem. A chcę jechać. Dobra, złapałem się. Wsiadamy. Ho, ho, ho! Cudowne. Ciekawe, czy gdzieś odlecę. Janusz, Janusz, trzymaj się. Trzymaj się. I co? Nie, super rozrywka. Nie, niektórzy za to płacą. Pamiętam, takie maszynki były. Dobra, jeszcze sobie na pianinku pogramy. Dobra, nie, to nie był dobry pomysł. Chodźmy znaleźć to mleko. Ono gdzieś tutaj powinno być niedaleko, aż mi się zrymowało. Sklep duży nie jest, tylko jak może wyglądać mleko? Tutaj jakaś strajtaśma, tej pani ukradliśmy płatki. I to jest chyba mleko. Tam się świeci jakieś mleko z tyłu. I chyba musimy po nie sięgnąć. Także Janusz, wstawaj, rączka w górę. Nie, nie. O. Tak, bam. Buja. Jakby to powiedział niekryty, buja. I co teraz? Locate the perfect apple. Okej. Okay. Witamina G, zawsze spoko. Dobra, nieważne. Tam były owocki i warzywa, więc musimy znaleźć jabłuszko, które już widzę przede mną. Sorry. To nie było trudne. Chociaż były bananki po drodze. Jeżeli wiecie, co mam na myśli.
Hey, but get away. Excuse me? Czy coś jest tu? O, mamy banana. Super. Dobra, gdzieś tutaj w tym sklepie dają próbki. O, przepraszam panią. Gdzieś tutaj dają próbki sushi. Także spróbujemy je znaleźć. Fajne roboty. Gdzie to mogą dawać sushi? In back, czyli gdzieś z tyłu. To są chyba... Wyrzucimy tego banana. To są chyba zaplecze po polsku, to by było teraz. Także wyczuwam... A co jest tam? Rzeczywiście na zapleczu. O! I co teraz? Co się stanie? Coś... Chcę mnie zmienić! Aj, tutaj musimy biec! Dobra, do 3 razy sztuka. Kiedyś się uda, uwaga, gotowi, bam, jedziemy. I will turn you into moderately priced sushi rolls. Oj. Kurczę, to naprawdę się zaczyna robić trudne. I will turn you into moderately priced sushi rolls. Uwaga. Uwaga! Uwaga! Skręcam! Banany po drodze, nic mi nie przeszkadza! Jadę! Lecimy, tutaj! Pozdro 600, uwaga! Jakiś ketchup, nieważne! What? Musimy mopować! Nie chcę mopować! Okej, okay. I biegniemy! Biegniemy! Nie wiem po co to mopowałem, ale biegniemy dalej! I dobiegliśmy do końca! Chyba nam wybaczył za to, że wymopowaliśmy całą podłogę. I teraz, moi drodzy, to co musimy zrobić w każdym sklepie, zazwyczaj, a przynajmniej powinniście, to jest zapłacić przy kasie. To jest moja żona. Moje dziecko szaleje na pianinku. Grażynko, sorry, nastąpiły małe komplikacje. Szukałem puszek z paczkami. Dobra, chodź mój Januszku słodziutki. Już płacę, kochanie, nie denerwuj się. O Boże, to jest kasa samoobsługowa. Musimy wszystko sami zeskanować. Pięknie grasz, moja kochana. Nigdy nie będę miał dzieci przez ciebie. Już? Coś... A, jeszcze została ta pizza. Uwaga. Ding. Gotowe, mamy zakupy. O nie, to będzie dopiero najbardziej wzruszający odcinek. Ale wyczułam to jakiś plan. Dobra, moi drodzy, wsiadamy do samochodu, a to co się wydarzy w kolejnym odcinku, gdzie będziemy szli do akwarium, czyli najbardziej wzruszającym odcinku, bo w tym was oszukałem, w stanie był wzruszający, zobaczycie niedługo. Do widzenia. Pa. Come on, Dad! What are you waiting for?